wygrywacie mecz z Comarch Krakowią. Jak ocenisz to spotkanie w waszym wykonaniu? Ciężko mieliśmy też wejść w spotkanie. Przyjechaliśmy trochę za późno przez warunki na drogach. Staraliśmy się dobrze rozgrzać. Myślę, że 3 punkty mamy i wracamy do domu. O ile w pierwszej tercji można powiedzieć, że chyba kontrolowaliście przebieg tego spotkania, no to w drugiej tercji zawsze ten moment, gdzie tak bramki padały praktycznie co minutę. Pod względem ofensywy na pewno należy do tych dobrych stron tego spotkania. No to w obronie chyba tam nie był to najlepszy moment w tym meczu. Chcieliśmy za wszelką cenę strzelać bramki, ale zapomnieliśmy też o obronie i to są tego konsekwencje. Ty dzisiaj dostałeś dużo szans pokazania się na lodzie. No i z twojej perspektywy to chyba kolejny pozytyw z tego meczu. Tak, cały czas dążę do tego, żeby być w tym wyjściowym składzie. Myślę, że oby tak dalej. Tak się trochę już zwykło mawiać, że liga się wyrównała, że nie ma już słabych drużyn. W tym sezonie chyba naprawdę liga jest na tyle wyrównana, że każda drużyna jest taką niepewną. Do każdej drużyny, na mecz z każdą drużyną jedziecie i te narody nie wiecie, czego się możecie spodziewać. No i z twojej perspektywy, z perspektywy zawodnika, który tego czasu nie dostaje pewnie tyle, ile by chciał, jest to taka cięższa chwila, żeby wejść w taki mecz i zagrać swoje? Jesteśmy drużyną aspirującą na Mistrzostwo Polski, jedziemy na każdy mecz z myślą tylko o zwycięstwie. Na koniec zapytam, jaki jest twój indywidualny cel na ten sezon? Przede wszystkim, żeby jak najwięcej spędzać minut na lodzie.